Dzisiaj będziemy rozmawiać na kolejny ważny temat, czyli jak uczyć dostępności cyfrowej. Jest z nami Dorota Orzeszek, specjalistka do spraw dostępności cyfrowej i user experience, badaczka zainteresowana tematyką dostępności w interakcjach człowiek-komputer oraz neuronauką. Dorota prowadzi warsztaty i wykłady na temat niepełnosprawności, dostępności, użyteczności i UX. I zanim jeszcze przejdziemy do głównego tematu naszego webinarium, chciałam powiedzieć, że Dorota była też z nami przez cały projekt Spółdzielnia Otwartej Edukacji w Bibliotece. Tutaj na slajdzie wypisane mamy nasz projekt w liczbach, czyli to, ile osób brało udział, 3500 osób wzięło udział w naszych działaniach, było 12 webinarów, dwie konferencje hybrydowe, wiele trenerek i trenerów i mentorek i mentorów brało udział w projekcie. No i właśnie Dorota przez cały ten czas też była z nami w kuluarach, konsultując i sprawdzając nasze materiały pod kątem dostępności, także dzisiaj jest taki dzień, kiedy możemy się spotkać twarzą w twarz i chyba jeszcze takiej okazji w tym projekcie nie było, natomiast to nie znaczy, że to jest pierwszy raz, kiedy spotykamy się z Dorotą, bo tak naprawdę cały czas właśnie była z nami i to też jest istotne w kontekście tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. I to będzie taki, nie będę przedłużać, taki krótki wstęp, ale jeszcze tylko chciałam zaprosić was wszystkich do odwiedzenia naszej strony metodaspoetkurs.pl, dlatego że podczas tych wszystkich działań, które miały miejsce w projekcie, wspólnie wypracowaliśmy dobre praktyki, wiele scenariuszy, również my w Centrum Cyfrowym w ramach Spółdzielni Otwartej Edukacji mamy opracowaną metodę, na podstawie której pracujemy i tworzymy otwarte zasoby edukacyjne i zapraszamy też i bibliotekarki, i bibliotekarzy, i nauczycielki, nauczycieli do współpracy z nami. No i teraz właśnie z tego bibliotecznego projektu chciałybyśmy, aby ta wiedza i te dobre praktyki poszły w świat i zostały z wami. Dlatego zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszego portalu metodaspoetkurs.pl, gdzie znajdziecie również scenariusz utworzony przez Dorotę właśnie na temat dostępności cyfrowej. Także mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu i przy wsparciu scenariusza będziecie zainspirowani i zainspirowane do tego, aby ten temat również w swoich bibliotekach i w swoich społecznościach poruszać. Także ja już nie przedłużam, oddaję ci, Doroto, głos i dobrego spotkania. Dziękuję ślicznie. Witam Państwa. Bardzo mi miło Was tak wszystkich teraz wirtualnie spotkać. No i co? Dzisiaj będę Wam prezentowała taki jakby niedługi, bo to jest tylko godzinka, ale webinar odnośnie tego, jak właściwie uczyć dostępności cyfrowej w nawiązaniu do scenariusza zajęć, który znajduje się właśnie na stronie Spoet. Jeszcze na koniec wkleję Wam na czacie linka bezpośrednio do scenariusza, ale żebyście teraz się jeszcze nie rozpraszali, to najpierw sobie omówimy całą część merytoryczną. Będę chciała od Państwa ociupineczkę uwagi i zaangażowania. Wiadomo, jest forma webinaru, więc nie będziemy ze sobą rozmawiać. Natomiast zdecydowanie będziemy współdziałać. No więc tak, spróbujemy teraz. Oj, już działa. Zaczniemy od naszego rozkładu jazdy na dzisiaj. Plan jest taki. Najpierw opowiem Państwu o tym, czym jest dostępność cyfrowa i tak zwane projektowanie uniwersalne. To są bardzo ważne pojęcia i sobie chwilkę o nich pomówimy, żeby zrozumieć, na czym polegają i czym one się różnią, bo wydają się bardzo podobne. Później opiszemy lekko korzyści dostępności cyfrowej, żebyśmy wiedzieli, po co właściwie chcemy o tym dalej ludzi uczyć. Następnie wspomnę co nieco o standardach i regulacjach. Oczywiście skrótowo, bo to nie o to chodzi, żebyśmy teraz wszyscy byli specjalistami od prawa dostępnościowego, ale co nieco Wam opowiem, żebyście też umieli szkolenie później przeprowadzić. Następnie
opowiemy sobie o najciekawszej części dostępności, czyli technologiach asystujących i wszelkich błędach w dostępności cyfrowej, które najczęściej pojawiają się w naszej wirtualnej rzeczywistości i w jaki sposób możemy ich wszystkich unikać. Dobra, więc taki jest plan i rozkład jazdy. Ale na początek ja bym chciała co nieco wiedzieć o tym, kim Państwo są. Więc proszę zerknąć teraz na czat. Czat znajduje się na dole, jakby po prawej. I ja wrzuciłam Państwu wszystkim na czat. O, zaraz pod pozdrowieniami z biblioteki w Wólce wrzuciłam Wam linka do tak zwanego Mentimetera. Mentimeter to jest bardzo przyjemne narzędzie, za pomocą którego możecie Państwo wykonywać takie malutkie quizy online. Ono się bardzo, bardzo przyjemnie sprawdza, zarówno na jakichś szkoleniach, jak i po prostu na przykład w ramach malutkiej akcji w bibliotece też można to wykorzystać dla dzieci i nastolatków. I chciałabym Państwa zapytać, kim właściwie jesteście? Dobra? I teraz proszę wpisywać tam swoje odpowiedzi, czy to bibliotekarz, czy może nauczyciel, czy jesteście Państwo jakimiś pracownikami na przykład działu promocji. O, a teraz powinniście widzieć na ekranie, jak ten Mentimeter tworzy nam taką piękną, to się nazywa chmura tagów, tag cloud, z Waszych odpowiedzi. Ta chmura tak sobie się tutaj obraca i się zmienia w miarę jak pojawiają się kolejne odpowiedzi. O, już chyba, o, jeszcze ktoś odpowiada, widać? I jako największe słowa tutaj wyłaniają nam się najczęściej padające odpowiedzi. Czyli widzimy, że najwięcej jest wśród nas bibliotekarzy, bibliotekarek oczywiście. O, widzę, że tutaj i nauczycieli jest całkiem sporo. I ja zaraz przybliżę. Mamy tutaj też nieco innych profesjonalistów. Ojej, mamy i informatyków, niesamowite. Osoby od kształcenia zdalnego, IT project managerowie. Pięknie. Rewelacja, czyli mamy zróżnicowane środowisko, fajnie, to teraz zadam Wam drugie pytanie. Powinno Wam się na ekranie wkrótce pojawić drugie pytanko. O, już tylko momencik, momencik. Tutaj trzeba wyłączyć pierwsze pytanie, żeby się pojawiło drugie. Mentimeter, teraz patrzycie jakby z perspektywy nauczyciela, jak to wygląda. O. I teraz będzie się Państwu pod tym samym linkiem wyświetlać już drugie pytanie. O, ale widzę, że to drugie pytanie to powinno, te kolorki są takie troszeczkę mało przyjazne, żeby było widać, to zaraz zmienimy. Proszę. I pojawia nam się taki piękny wykres. Co wiemy o dostępności cyfrowej? O, widzę, że większość osób, które nam się wypowiadają, jest gdzieś tak w połowie drogi. Czyli już coś tam o tej dostępności wiemy, przynajmniej wiemy, że jest i że do czegoś ona służy, ale jakiegoś takiego bardzo wysokiego poziomu wiedzy nie ma. No to dobrze, to jesteście na odpowiednim szkoleniu, no to wszystko nam się w takim razie zgadza. Rewelacja. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które się właśnie wypowiadały. Wracamy w takim razie do prezentacji i już zarówno ja wiem, kim wy jesteście, jak i wy wiecie, kim ja jestem w miarę. O. Teraz jeszcze, czekajcie, prezentację musimy uruchomić. O, wróciliśmy do prezentacji. I teraz tak, co musimy wiedzieć? Zaczynamy od tych definicji pojęć, no bo to jest siłą rzeczy coś, co musi zostać opracowane na początku. Mamy dwa oddzielne pojęcia. Pierwsze to jest dostępność cyfrowa. I dostępność cyfrowa to jest tutaj ten obrazek po lewej, ok? Czyli obrazek, który Państwo znają, bo to jest ikona dostępności używana no, tak naprawdę na całym świecie. Ten tutaj taki człowieczek na wózku inwalidzkim, który przedstawia osobę z niepełnosprawnością. I to jest pojęcie, szczerze mówiąc, stare i troszeczkę już takie passé, bym powiedziała, w pewnym sensie. Zaraz Wam powiem dlaczego. Z drugiej strony mamy ikonę po prawej, która przedstawia takiego człowieka w pozycji bojowej, gotowego do podejmowania wyzwań i to jest ikona projektowania uniwersalnego.
Zapamiętajcie to pojęcie, projektowanie uniwersalne, bo to jest to, co teraz powinno się promować. Tak jak kiedyś się mówiło osoba niepełnosprawna, a dzisiaj osoba z niepełnosprawnością, ponieważ jest to, akcentuje to element sprawczości, a nie jakiegoś skazania na chorobę. I tak samo jest z tymi dwoma ikonami. W tej chwili mówimy już raczej o projektowaniu uniwersalnym, a nie o samym zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnością. Mamy tutaj podpisane teraz definicje. Dostępność w tym starym znaczeniu to jest tworzenie produktów, które są dostosowane do szczególnych potrzeb niektórych, w domyśle niepełnosprawnych, grup odbiorców. I to jest ta stara definicja, w myśl której tworzymy jakiś produkt, orientujemy się, produkt to może być też produkt cyfrowy, prawda? Webinarium jest produktem cyfrowym jak najbardziej na przykład. I orientujemy się, że ojej, będziemy mieli jakichś niepełnosprawnych odbiorców korzystających z tego produktu, więc dosztukowujemy tak ten produkt, żeby spełnić ich szczególne potrzeby. I to było podejście, które stosowaliśmy tak naprawdę no, aż do lat 2000. Na dobrą sprawę. Czyli jest produkt, dorzucamy do niego dostępność dla osób niepełnosprawnych i dzięki temu cieszymy się, że mamy produkt dla wszystkich. No i obecnie uważa się, że takie podejście jest no, troszeczkę takie już niedojrzałe i staramy się myśleć o tym drugim obrazie, czyli projektowaniu uniwersalnym, które składa się z tego, że tworzymy produkty, które owszem, są, spełniają szczególne potrzeby różnych, w tym niepełnosprawnych grup odbiorców, ale przede wszystkim już myślimy o tej niepełnosprawności, o tych szczególnych potrzebach od samego momentu wymyślania produktu. Czyli od podszewki na wskroś sam produkt jest przeszyty myśleniem o tym, jak stworzyć go, by był dostępny dla wszystkich. A nie stworzyć produkt, a potem martwić się, że osoba niewidoma nie może z niego skorzystać. Dobrze? Więc to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, jak się zmienia nasze spojrzenie. Teraz już nie myślimy o tym, że no, robimy produkty dla osób zdrowych, a potem, o kurczę, są ci niepełnosprawni i trzeba coś udostępnić. Tak już nie robimy, bo to jest, no czujecie, że na poziomie jakby etycznym to jest dosyć wątpliwa strategia i na szczęście świat już poszedł do przodu, więc dzisiaj od podszewki myślimy od razu na starcie, a jak skorzysta z mojego produktu osoba niewidoma, a jak osoba z jakimiś innymi szczególnymi potrzebami. I przy okazji okazuje się, że te produkty tworzone z myślą o szeroko zakrojonej dostępności dla wszystkich odbiorców, dla wszystkich są też korzystniejsze i wygodniejsze. Ja lubię mówić, że każdy z nas jest po troszeczku niepełnosprawny w odpowiednich sytuacjach. Jeżeli się śpieszymy, no to jesteśmy odrobinkę może bardziej nieuważni, nie aż tak spostrzegawczy i tak dalej. Więc warto mieć jakby z tyłu głowy, że tworzenie produktów dostępnych cyfrowo jest korzystne nie tylko dla tej wąskiej grupy osób z niepełnosprawnością, o której myślą zwykle dyrektorzy czy kierownicy, ale dla wszystkich, dla absolutnie wszystkich użytkowników jest to korzystniejsze. Lećmy dalej. Chciałabym teraz Państwa poprosić o wejście znów na Mentimeter. Ja zaraz wkleję na czacie nowy link. O, to będzie nowy link, uwaga, nie ten sam wcale. Hop, poszedł nowy link. Teraz jak mi dacie jeszcze dosłownie momencik, to ja sobie w moim panelu mentimeterowym przełączę się na odpowiedni kwestionariusz teraz, żebyście Państwo mogli widzieć nowe, najnowsze pytanie. Bo ja bym chciała się dowiedzieć, kto według Państwa właściwie korzysta z tej całej dostępności. Ponownie będziemy odpowiedzi wyświetlać w takiej chmurce. Czy już mamy jakieś odpowiedzi? Jeszcze nie. No zachęcam do wypełniania. Jakby coś nie działało, to proszę powiedzieć, bo to różnie z technologiami bywa przecież. O, działa. Super, pierwsza odpowiedź. Każdy niedowidzący skorzysta z dostępności. Bardzo rozsądnie. Osoby słabowidzące.
No chyba zasugerowałam troszeczkę mówiąc o tych niewidomych, prawda? O, bardzo mi się podoba ta odpowiedź. Wszyscy. Głusi. Ciekawostka, głusi często się pisze z dużej litery, bo to jest traktowane jako coś w rodzaju mniejszości językowej. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Seniorzy się pojawili, bardzo dobrze. Seniorzy też są ważną grupą dostępnościową, o której się często zapomina, a to jest szalenie istotna w kontekście bibliotek, ale też w ogóle instytucji kultury mniejszość. Super. Wszyscy. Bardzo mi się podoba, że wszyscy zaczyna wychodzić na prowadzenie tutaj. Robi się coraz większa. Super. Widzicie Państwo, ile macie różnych pomysłów odpowiedzi? Ja zaraz Wam zdradzę, jakie są też takie sztampowo podawane odpowiedzi na to pytanie i zaraz zobaczymy. No i super, mamy. W takim razie ja wracam już do udostępniania prezentacji. Znowu. Hopla. Klik. No tylko niech ona nam wróci. O, już wróciła, pięknie. A więc tak, to najczęściej wymieniane grupy, które uznaje się, że są szczególnymi odbiorcami dostępności cyfrowej, to są oczywiście osoby niepełnosprawne, czyli zarówno osoby niewidome, słabowidzące, czy też niedowidzące, bo różnie się mówi, jest różna nomenklatura, jak i osoby głuche i niedosłyszące, ale też bardzo ważne, osoby starsze. To jest ogromna grupa Waszych odbiorców. I co gorsza, to jest grupa, która systematycznie rośnie ze względu na starzenie się społeczeństwa, więc osoby starsze są bardzo ważną grupą, o której nie wolno zapomnieć, że im bardzo służy dostępność. Kolejna grupa, troszeczkę w opozycji do seniorów, dzieci. Dzieci i młodzież. Młodzież może nie aż tak bardzo, chyba że ta młodsza młodzież, taka 10-12 lat. Dzieci też mogą skorzystać na pewnych udogodnieniach związanych z dostępnością, które pomogą im na przykład skierować ich uwagę, uniknąć rozproszenia i tak dalej. Mówimy też, że dostępność jest potrzebna tak zwanym niedoświadczonym użytkownikom technologii. I to nie znaczy, że mowa tylko o seniorach, którzy na przykład nigdy w życiu nie używali smartfona. Chociaż wbrew pozorom sporo seniorów to jest całkiem ogarniętych technologicznie. Zdziwilibyście się Państwo czasami. Niektórzy mnie szczerze imponują. Natomiast mówiąc tutaj osoba niedoświadczona z technologiami, mamy na myśli osoby, które z daną technologią są niedoświadczone. Państwo byliście przed chwilą osobami niedoświadczonymi z użyciem Mentimetera. A teraz już jesteście doświadczeni, bo skorzystaliście z tego. Jakbyście jeszcze sami zrobili sobie jakiś quizik na tym Mentimeterze, no to bylibyście już bardzo doświadczeni z Mentimeterem, prawda? Więc to chodzi o to, że każdy z nas może być niedoświadczonym użytkownikiem, jeżeli zaprezentujemy mu nową dla niego technologię. Ja korzystam z Windowsów. Jeżeli dostanę telefon Apple'a, czyli iPhone'a, no to ja jestem na nim trochę bezradna, bo tam są jakieś inne skróty, nie klawiszowe, tylko inne gesty, trochę inaczej to działa i ja nie wiem, co robię. Mimo, że jestem specjalistką IT, więc powinnam, prawda? Warto mieć to wszystko na uwadze. Każdy może być niedoświadczonym użytkownikiem. Dalsze grupy, takie oczywiste, to są osoby będące w pośpiechu, no bo od razu uwaga nie ta, zaangażowanie nie takie, spostrzeganie troszeczkę słabsze i tak dalej. Użytkownicy starszych urządzeń lub wolnych łącz internetowych, czyli ci, którzy z powodów sprzętowych po prostu nie mogą skorzystać z takich najnowocześniejszych na przykład aplikacji mobilnych czy stron internetowych, bo ich urządzenia na to nie pozwalają. I na koniec pojęcie tak zwanych częściowych analfabetów, które brzmi wyjątkowo brzydko, ale odnosi się wcale nie do osób, które nie umieją pisać albo czytać, tylko do osób, dla których język, w którym piszemy, na przykład naszą stronę internetową, nie jest językiem rodzimym. Teraz zastanówcie się, to mogą być na przykład imigranci, którzy co prawda znają język polski, poruszają się po tym kraju, dają sobie radę, ale to nie jest ich język rodzimy i ich biegłość w tym języku jest ograniczona. Podobnie często się czują osoby głuche, bo dla nich, jeżeli ktoś jest głuchy od urodzenia, no to dla niego pierwszym głównym językiem jest język migowy, a nie język polski wcale.
I warto to mieć z tyłu głowy, że nawet wśród osób, które postrzegamy jako no, mieszkające w Polsce Polacy, znajomość języka nie zawsze jest tak wysoka, jak Państwu się wydaje. Okay? I warto pod to odpowiednio język dostosować. No to teraz w tym samym linku Mentimetera, w którym przed chwilką Państwo byliście, spróbujmy odpowiedzieć na drugie pytanie, dobrze? Ile mamy osób z niepełnosprawnościami? O, już widzę, że mi się jakieś odpowiedzi pojawiają, więc przełączę Państwa, żebyście też je widzieli. Jeszcze przełączymy kolorki, bo wykresy to jednak lepiej wyglądają w ten sposób. No i ile stawiacie Państwo? 31% średnio? Zaraz Państwu zdradzę, ile jest tych osób z niepełnosprawnościami. No nie jest to aż 30%, to od razu mogę podpowiedzieć. Ale nie jest to jakoś też bardzo mało, wbrew pozorom. Wróćmy teraz do prezentacji. No więc, ile jest tych osób z niepełnosprawnościami? Proszę Państwa, osób z niepełnosprawnościami na świecie szacuje się, że jest około 15% jakby globalnej populacji. 15% to jest 1 na 7 osób. Jak nas jest tutaj, nie wiem, 70 osób na sali, no to by sugerowało, że około 10 osób z tego może mieć jakiś poziom jakiejś niepełnosprawności. To jest ekstremalnie dużo i warto mieć to na uwadze. Dobra, o tym, że liczba osób niepełnosprawnych stale rośnie, to już mówiłam i wynika to w dużej mierze po prostu ze starzenia się społeczeństwa. Warto wiedzieć, że każdy z nas na jakimś etapie życia prawdopodobnie będzie to w etapie wieku starszego, gdy staniemy się seniorami, będzie cierpiał na jakąś formę niepełnosprawności albo kilka naraz. W związku z czym myślenie o dostępności cyfrowej to absolutnie nie jest myślenie o kilku pojedynczych osobach, które mogą być waszymi klientami. To jest myślenie perspektywiczne o wszystkich klientach waszej jednostki czy instytucji i szczerze mówiąc to jest też myślenie o nas samych, bo jeżeli ktoś by nam powiedział, jak osiągniemy wiek senioralny, że no dobrze, to teraz już internet jest niedostępny, więc państwo musicie się przenieść do jakichś innych zajęć, bo z internetu już nie skorzystacie, no to dla nas to jest niewyobrażalne, prawda? A z drugiej strony pozwalamy sobie dokładnie tak traktować dzisiejszych seniorów, co tak naprawdę jest niedopuszczalne. Więc zwróćcie na to uwagę, dostępność jest dla wszystkich i to jest coś, czym trzeba się będzie coraz bardziej zajmować wraz ze starzeniem się społeczeństwa. Bardzo dużo czasu poświęciłam teraz na opowiedzenie Państwu, dlaczego robimy tą dostępność i kto z niej korzysta, dlatego że to jest jakby podstawa do zrozumienia całej reszty. Reszta, tak jak teraz będę opowiadała o standardach i regulacjach, o tych technologiach asystujących, o dobrych praktykach, to całej reszty możecie się sami nauczyć. Ale to przekonanie o tym, po co właściwie to robimy, jest bardzo ważne. Też, żebyście mogli jako na przykład pracownicy w jakiś sposób umotywować wobec swojego kierownika, dlaczego podejmujecie takie, a nie inne działania i na przykład promujecie dostępność cyfrową akurat w bibliotece, która wydawałoby się, no nie powinna się zajmować aż tak bardzo przecież osobami z niepełnosprawnościami. Tylko wydawałoby się, że bibliotekarz to przecież wypożycza książki, zna się na literaturze, a to w dzisiejszych czasach jest już absolutnie nieprawda. Znaczy nie tylko prawda w każdym razie. Więc ważne jest też, żeby jako kierownik wiedzieć, że ta dostępność to nie jest jakaś fanaberia, tylko to jest coś, co ma realny wpływ na kluczowe grupy waszych odbiorców. No dobrze, to teraz będzie ten jeden, może mniej pasjonujący slajd o standardach i regulacjach, który jednak musimy omówić, żebyście mieli Państwo dobrą podbudowę na resztę nauki. Najistotniejsze dla Was dokumenty dotyczące dostępności cyfrowej to są wypisane tutaj na slajdzie. Ustawa o dostępności cyfrowej. Ustawa jest krótka, wnikliwe przeczytanie jej zajmuje około pół godziny.
więc to nie jest nic strasznego. Każdy kierownik jakiejś jednostki powinien ją znać. Innym osobom również polecam, żeby ją chociaż przejrzały. Ta ustawa obowiązuje w Polsce wszystkie podmioty publiczne. Więc być może nawet samodzielnie o tym nie wiedząc jeszcze, już Państwa jednostka realizuje jej postanowienia. Ta ustawa w dużej mierze odnosi nas, odsyła nas do tak zwanego Web Content Accessibility Guidelines. Tutaj nie ma za bardzo nazwy polskiej. Mówi się po prostu na to skrótem WCAG albo WCAG z numerkiem 2.1, bo to jest numerek wersji. Dobrze? I ten WCAG 2.1 jest najważniejszym dokumentem takim technicznym już, który określa konkretne zasady i kryteria, które należy spełnić, żeby uznać, że nasza strona internetowa, aplikacja mobilna jest dostępna. Ciekawostka. Te kryteria wszystkie, zarówno ustawa, jak i ten WCAG, dotyczą stron internetowych i aplikacji mobilnych. Ale tak naprawdę jest to zbiór wytycznych, które można także rozumieć szerzej. Część z nich jest bardzo techniczna i dotyczy na przykład kodu strony internetowej. Więc wiadomo, one są ograniczone w swoim zakresie. Ale bardzo dużo tych pomysłów z dokumentów WCAG, na przykład dotyczącego kontrastu pomiędzy kolorem tekstu a kolorem tła, na którym jest ten tekst, takie kryteria można wykorzystać w codziennym życiu, nie tylko w internecie. Na przykład przygotowując jakąś tablicę, która będzie wisieć w bibliotece, w szkole, warto się zastanowić choćby nad tymi wymogami kontrastu, żeby ona po prostu była czytelna. Jest dużo takich kryteriów, które niby dotyczą tylko internetu, a w praktyce można je wykorzystać też w życiu codziennym, tym naszym realnym. Na tym slajdzie, który wiem, że wygląda odrobinę przytłaczająco, wypisałam wszystkie kryteria WCAG, żebyście Państwo mogli sobie zerknąć na tą prezentację później po szkoleniu i widzieć, jakiego rodzaju tam są kryteria. Nie będziemy ich oczywiście teraz omawiać wszystkich. Jak ktoś chce, to w scenariuszu zajęć są linki do odpowiednich omówień. Natomiast chciałabym zwrócić Waszą uwagę po prostu na różnorodność tych kryteriów, bo z jednej strony są kryteria, które mówią o tym, że każda treść tekstowa musi mieć jakiś, każda treść nietekstowa musi mieć jakiś tekstowy odpowiednik. Do kogo to jest skierowane? Do osób niewidomych, które nie są w stanie widzieć obrazów, więc dla nich każdy obraz musi mieć dodatkowy tekst z nim powiązany. Jest tutaj mowa o na przykład napisach rozszerzonych. Do kogo to skierowane? Do osób głuchych, które nie słyszą dźwięku na przykład jakiejś audycji, ale można im zapewnić napisy do filmu albo można im zapewnić transkrypcję jakiegoś podcastu, prawda? Są też kryteria skierowane tak naprawdę do wszystkich, w szczególności do osób, które mają trudności poznawcze. I osoby z trudnościami poznawczymi to są zarówno dzieci, jak i seniorzy, jak i osoby z niepełnosprawnością intelektualną, też osoby ze spektrum autyzmu. Nie chodzi o to, że to są osoby autentycznie na przykład bardzo niepełnosprawne intelektualnie, ale wystarczy, że ktoś jest zmęczony i już doświadcza trudności poznawczych. I dla takich osób są kryteria, które mówią o zrozumiałej kolejności informacji albo na przykład o tym, że musimy w jakiś sposób odpowiednio określać informacje i relacje w tekście, dawać odpowiednie nagłówki, które są opisowe i tak dalej. Są też kryteria skierowane do osób z niepełnosprawnością fizyczną, ruchową na przykład, które używają zamiast myszki do komputera, na przykład klawiatury albo innego urządzenia wskazującego. I dla tych osób należy zapewnić na przykład dostęp z klawiatury do strony internetowej, żeby nie trzeba było samą myszką jeździć po stronie, tylko można było ją obsłużyć klawiaturą, strzałkami, góra, dół, tabulatorem i tak dalej. I to są tego typu kryteria. Tylko chciałam to tak Państwu z grubsza zaprezentować, żebyśmy wiedzieli w ogóle, czym jest ten WCAG i jakiego typu zasady tam w ogóle mogą być zdefiniowane. Szczegółowe omówienia w materiałach dodatkowych. A teraz ciekawostka. Tutaj nie mam dla Państwa Mentimetera, ale będę liczyła na odrobinkę aktywności na czacie.
Więc tak, to są technologie asystujące. Technologia asystująca to jest dowolne narzędzie. Może to być urządzenie, ale może to być oprogramowanie, a może być to po prostu jakaś metoda albo system, który jest wprowadzony do działania. I taka technologia asystująca ma za cel pomagać osobie o szczególnych potrzebach, czy to z niepełnosprawnością, czy starszej, czy w jakikolwiek inny sposób potrzebującej wsparcia, w osiągnięciu jakiegoś celu. Wiem, że to jest bardzo ogólna definicja, ale właśnie na tym to polega, że technologie asystujące są bardzo szeroką grupą narzędzi. I teraz tak, ja Was zapytam po kolei, czym są te narzędzia i będę liczyła na jakieś odpowiedzi w czacie, dobrze? Najpierw proste. Lewy górny róg, co to jest? No lupa, super. To jest oczywiste, prawda? Temu nikt się nie dziwi. Lupa jest technologią asystującą. O, ja na przykład lupę mam własną, proszę. Tak wygląda lupa na żywo. Wygląda to nieco profesjonalniej niż ta lupa na obrazku, ponieważ jest to profesjonalna lupa. Ja jestem osobą niedowidzącą na przykład, więc z takich lup korzystam. O, mam jedną, mam drugą w różnych rozmiarach, z różnymi poziomami powiększeń. Z takich rzeczy się korzysta na bieżąco. Na przykład. I one nie są dla Państwa dziwne. Jest oczywistym, że osoba niedowidząca, ale też na przykład senior także, może korzystać czasem z lupy, ponieważ okulary mu nie wystarczają. No dobrze, to było proste na rozgrzewkę. A teraz, czym jest prawy górny róg, Państwa zdaniem? Jakie mamy? Aparat słuchowy. Też w miarę proste. Super. To jest taki dosyć brzydki aparat słuchowy, taki troszeczkę starszej daty. Współczesne aparaty słuchowe potrafią być naprawdę malutkie, eleganckie i takie, że jeżeli kobieta ma na przykład rozpuszczone nieco włosy, to nawet ich nie zauważycie. Ok? Więc zdawajcie sobie z tego sprawę. Możecie nawet nie być świadomi, że osoba, z którą rozmawiacie, korzysta na co dzień z aparatu słuchowego. Aparat słuchowy jest technologią asystującą, ponieważ pomaga osobie, no może nie całkowicie głuchej zwykle, ale z wyraźnym, silnym niedosłuchem usłyszeć to, co do niej mówimy. To jest jedna z wielu technologii dla osób głuchych zresztą, więc to jest wszystko w telegraficznym skrócie tutaj opisujemy. Teraz trudniejsze pytanie. Lewy dolny róg. Co to jest? Jak Państwo myślicie? O, widzę, że kilka osób się zna. Bardzo dobrze. To jest klawiatura dla osoby niewidomej, dokładnie. Notatnik brajlowski, też się na to czasem mówi. Bo są różne urządzenia, wszystkie dosyć podobne, które pozwalają osobie niewidomej po prostu pisać kodem brajla, pisać alfabetem brajla w sposób bardzo szybki. Nie wiem, czy ktoś z Państwa widział, jak osoba niewidoma używa na bieżąco takiego notatnika czy klawiatury brajlowskiej. Oni piszą równie szybko, jak my na klawiaturze. To jest bardzo fajny system. Polecam móc kiedyś zobaczyć albo pobawić się czymś takim. Wiem, że kiedyś w Warszawie była tak zwana niewidzialna wystawa, która miała takie malutką wystawę z różnymi urządzeniami dla osób niedowidzących i niewidomych i można było obejrzeć sobie. W każdym razie to jest standardowe narzędzie używane przez osoby niewidome, które nie używają pióra i długopisu raczej, no bo to jest dla nich bez sensu, tylko właśnie taką klawiaturą będą pisały. Również jest to technologia asystująca, ponieważ pozwala im podpiąć takie urządzenie na przykład do komputera albo do jakiegoś właśnie wyświetlacza. Wyświetlacza, mówię wyświetlacza, ale tak naprawdę to będzie taki wyświetlacz z wypukłym ekranem, na którym oni będą mogli potem przeczytać te brajlowskie symbole. I taka osoba może dzięki temu pisać i odczytywać różne informacje. A teraz najtrudniejsze. Prawy dolny róg. Co to jest? Myszka, dobrze. Intuicja jest dobra, ale uwaga, nie jest to myszka wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Na prawym dolnym zdjęciu mamy coś, co się nazywa trackball. Trackball to jest to samo, co myszka, jak kiedyś były myszki kulkowe, pamiętacie Państwo, z kulką w środku. No to gdyby myszkę kulkową odwrócić do góry nogami, to
prawie że mielibyśmy trackball. Czyli to jest rodzaj myszy, czyli urządzenia wskazującego do komputera, które jest bardzo przydatne dla osób niewidomych, owszem, ale jest też ekstremalnie przydatny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jeżeli ktoś ma nie do końca sprawne dłonie, nadgarstki, ma jakieś tremory, czyli drżenia związane na przykład z chorobą, to taki trackball pozwala im łatwiej obsłużyć komputer niż zwykła myszka, ponieważ zwykła myszka potrafi odjechać, jak klikamy. A taki trackball ma oddzielny mechanizm najeżdżania i kliknięcie nie powoduje jakby przesunięcia kursora i kliknięcia w coś, czego nie chcieliśmy wcale kliknąć. Więc jest to produkt, z którego korzystają właśnie nie tylko osoby niewidome, ale przede wszystkim te z ograniczoną sprawnością ruchową. Może się to świetnie sprawdzić dla seniorów, ale też ciekawostka, niektóre osoby, które grają w gry albo zajmują się taką skomplikowaną grafiką, na przykład grafika 3D, jakaś animacja, gdzie muszą mieć bardzo, bardzo precyzyjne ruchy, potrafią czasem korzystać z takiego trackballa, ponieważ daje im po prostu większą kontrolę nad kursorem niż zwykła myszka. I dlaczego to jest technologia asystująca? No ponieważ osobie z niesprawnością ruchową poprawia jakby koordynację i jednocześnie jest wykorzystywana przez osoby w pełni sprawne też, zauważcie. No dobrze, koniec mikroquizu. Na kolejnym slajdzie zaprezentowałam kilka przykładów technologii asystujących, które pojawiają się także na komputerze i smartfonie, bo celowo wybrałam Wam wcześniej takie fizyczne, żebyśmy jakby się ugruntowali w tych technologiach asystujących na rzeczach namacalnych, a teraz przejdźmy do tych abstrakcyjnych troszeczkę. Czytniki ekranowe, tak zwane screen readery, czyli programy komputerowe, które czytają osobie niewidomej na głos zawartość ekranu. Bardzo popularna rzecz wśród osób niewidomych. To jest ich główny sposób używania komputera. Ustawienia, czcionki, koloru, kontrastu, na przykład w edytorze tekstowym, albo w przeglądarce, albo w ustawieniach systemu operacyjnego. To są wszystko bardzo ważne rzeczy. Państwo mogą, niektórzy z Was mogą myśleć, że no, ustawienie kolorków w systemie operacyjnym, tam gdzieś w preferencjach Windowsa, no to jest kwestia wyglądu tylko. Otóż wcale nie. To nie jest kwestia preferencji, że ktoś woli bardziej niebieskie, a ktoś bardziej zielone, tylko zmiana kontrastu potrafi bardzo wspomóc osoby niedowidzące albo osoby starsze w czytaniu na komputerze. To jest bardzo, bardzo praktyczny zestaw ustawień. Kolejna rzecz, lupy ekranowe, czyli tak jak lupy normalne, ręczne, to samo można mieć na ekranie i to zarówno na ekranie komputera stacjonarnego czy laptopa, jak i na komórce istnieją lupy ekranowe. Jeżeli pogrzebiecie w ustawieniach swojego smartfona, to nawet znajdziecie takie ustawienie jak lupa ekranowa albo gesty powiększenia. To się różnie nazywa, ale to jest właśnie lupa na telefonie. Możemy stosować alternatywne klawiatury albo joysticki, czyli tak jak widzieliśmy na poprzednim ekranie. To był na przykład klawiatura brajlowska albo myszka typu trackball. To są właśnie te alternatywne urządzenia, urządzenia wskazujące czy klawiatury. Możemy jako udostępnienie technologii asystującą traktować wszystkie słowniki i autouzupełnianie. Jak w telefonie nam się autouzupełniają słowa. Dla nas może to jest czasem irytujące, ale dla osoby z niepełnosprawnością ruchową, której trudno jest wybrać każdą literę na klawiaturze, to, że słownik automatycznie podpowie im cały ciąg dalszy długiego słowa, jest rewelacyjną korzyścią. Warto mieć to z tyłu głowy. Kolejna sprawa, obsługa głosowa, czyli polecenia mówione do sprzętu, dzięki którym możemy wywołać jakieś działanie, ale też obsługa gestowa, czyli na przykład mamy smart telewizor, który możemy włączyć albo zmienić kanał jakoś machając ręką. To też potrafi być dla niektórych osób bardzo korzystne. Na koniec jeszcze mamy dwie pozycje. Pierwsza to jest elektroniczni asystenci, czyli wszystkie rzeczy typu Siri czy asystent Google, które pozwalają za pomocą komendy głosowej wykonać jakieś proste akcje, podać jakieś proste informacje. Bardzo praktyczna rzecz.
dla wielu osób, które na przykład mają niepełnosprawność ruchową i samodzielne włączenie radia jest dla nich trudne, ale powiedzenie hello Google, włącz mi radio już jest całkiem proste. I ostatnia rzecz, bardzo ważna dla osób głuchych i z niedosłuchem, a mianowicie automatyczne generowanie napisów na żywo. Nawet jeżeli taki YouTube czy jakiś inny serwis generuje napisy nieidealne, to jest to wciąż o niebo lepiej niż jakby tych napisów nie było wcale. Bo dzięki temu osoba głucha jest w stanie cokolwiek skorzystać z oglądania filmu. Wiedzcie, że to nie jest prawda, że wszyscy głusi potrafią bezbłędnie czytać z ust. Czytanie z ust jest bardzo trudne. Naprawdę. No więc tak, już wiemy, czym są technologie asystujące. Rozumiemy, co i po co jest dostępnością, a teraz jakie błędy się w tym pojawiają. Mamy tutaj długą listę, oczywiście my przez nią przelecimy teraz tak bardzo szybciutko, no bo jednak szkolenie jest króciutkie dzisiaj. Natomiast wszystkie te elementy są w scenariuszu zajęć bardzo dokładnie rozpisane, więc tam możecie śmiało doczytać o nich znacznie więcej. Ja tutaj je wypisałam, wypisałam takich 7 elementów, które są najważniejsze i jednocześnie często bardzo łatwe do poprawienia albo do uniknięcia, jeżeli projektujemy uniwersalnie. Te rzeczy mają katastrofalny wpływ na dostępność, a uniknięcie ich bywa bardzo łatwe. Więc spójrzmy. Punkt pierwszy. Niski kontrast kolorystyczny. Przygotowałam taką tabelkę, która pokazuje, co to jest tekst dobrze albo źle skontrastowany. Bo wszyscy myślą, że dobry kontrast to jest pewnie tylko czarne na białym i jest strasznie nudno. Otóż absolutnie nie. Zerknijcie na te propozycje. Pewne pary kolorów, które są dobrze skontrastowane, dają nam pewną swobodę wyboru. Na przykład ciemno-szary tekst na białym tle będzie wciąż dobrze skontrastowany. Granatowy na jakimś białym albo prawie białym tle będzie bardzo dobrze skontrastowany. Ale niektóre pary, które wydawałoby się tak na oko, że no przecież kontrast jest olbrzymi, no bo mamy czerwony na zielonym albo coś podobnego, czy żółty na białym, no przecież widać, że ten żółty się rzuca w oczy. No nie, tutaj kontrast kolorystyczny jest niestety za niski. To jest błąd, który w zasadzie wszystkim osobom niedowidzącym automatycznie uniemożliwi dostęp do Waszej strony internetowej, aplikacji, ale też do przeczytania na przykład zawartości tablicy informacyjnej albo jakiegoś szyldu. Kontrast jest kluczowy też w życiu codziennym. I teraz, co zrobić, jeżeli macie Państwo już swoje kolory firmowe, bo tak często jest, i nie za bardzo możecie je zmienić? No więc można odrobineczkę pokombinować. Zakładając, że musimy z jakiegoś powodu utrzymywać się w tonacji niebieskiej, bo tak, i nie może być to żaden jasny, błękitny albo ciemnogranatowy, tylko ma być taki w miarę średni niebieski, no to spójrzcie. To są screenshoty, to są zrzuty ekranu z takiego magicznego kalkulatora kontrastu, do którego link macie tutaj w prezentacji, ale też w materiałach w scenariuszu. Kalkulator oblicza, czy kontrast między przywołanymi kolorami jest odpowiedni, czy też za niski. W lewym górnym rogu mamy białe tło i mamy taki jasno, średnio jasny, niebieski tekst. Tutaj wskaźnik kontrastu jest na czerwono napisane, że tylko 2,97. To jest za mało, powinno być przynajmniej 4,5. No to co można z tym zrobić? Spójrzcie, jak na pozostałych wszystkich tych zrzutach ekranu, jak jest poprawiony ten kontrast. Troszeczkę tutaj po prawej zmieniliśmy rodzaj koloru niebieskiego, jest już odrobinę większy kontrast. W wolnej linii z kolei widać, że przyciemniliśmy kolor. To jest przyciemnienie o kilka tonów zaledwie i to prawdopodobnie nie będzie się, takie przyciemnienie nieznaczne nie powinno się gryźć z resztą waszej identyfikacji wizualnej, a spójrzcie, jak ono potrafiło naprawić kontrast. Te dwa przykłady na dole mają już bardzo ładny kontrast, który przejdzie wszystkie kryteria dostępności i ustawy. Więc warto zwrócić na to uwagę i po prostu starać się wykorzystywać na przykład takie kalkulatory kontrastu w codziennym życiu, zanim wydrukujemy jakiś plakat, żeby on był czytelny dla wszystkich osób.
druga taka bariera do obsługi na przykład naszej strony internetowej, ale też ogólnie do obsługi jakiegokolwiek systemu, to jest tak zwana architektura informacji. Architektura informacji to jest po prostu zbiór zasad i pewna logika stojąca pod systemem. To jest troszeczkę jakbyście myśleli o pracy magisterskiej. No praca magisterska ma swój konspekt, ma swój spis treści, wiadomo jak będą te treści sensownie poukładane. I ten spis treści lub konspekt to jest tak jakby architektura informacji dla pracy magisterskiej. Jeżeli konspekt jest zagmatwany, z jednej rzeczy wynika pięć innych, a potem wracamy do punktu wyjścia, tak jak tutaj widzimy na obrazku po prawej stronie, no to po prawej stronie mamy reprezentację bardzo zagmatwanej architektury informacji, która będzie skutkować nieczytelnym, trudnym do użycia systemem. Chcemy, żeby wszystko było jasne, klarowne i logiczne. Po prostu też można o tym myśleć, żeby na chłopski rozum od razu wchodząc na stronę internetową czy do biblioteki było wiadomo, gdzie szukać tego albo tamtego. Proszę sobie wyobrazić, że w bibliotece nie mamy na przykład katalogu alfabetycznego autorów, tylko mamy jakiś dziwny system oparty na liczbie stron danej pozycji książkowej i w tym musimy wyszukać poszukiwaną książkę. No przecież to byłoby nie do przebrnięcia, prawda? Więc to jest właśnie taki sposób logicznego uporządkowania treści, o którym warto zawsze pamiętać, bo jest kluczowy dla zrozumienia całego przedsięwzięcia przez wszystkich tak naprawdę, ale w szczególności przez osoby na przykład starsze, w szczególności przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną, przez dzieci lub osoby ze spektrum autyzmu. Kolejny błąd. Za małe elementy interfejsu. Jeżeli chcemy nacisnąć jakiś guziczek i on jest mniejszy od opuszka naszego palca, no to jest olbrzymie ryzyko, że nie trafimy po prostu i naciśniemy coś innego. I analogicznie też w przestrzeni publicznej. Jeżeli mamy na przykład jakąś urnę, do której należy włożyć, nie wiem, jakieś głosy, jakieś karty do głosowania i urna ma maleńki, cieniutki otworek, przez który ledwo da się włożyć złożoną kartkę, no to jest to źle zaprojektowana urna do głosowania, prawda? To jest wszystko tak samo, tak samo działają te kryteria dostępności zarówno w przestrzeni wirtualnej, jak i w przestrzeni realnej. Warto zwracać na to uwagę. Musi być zawsze jakiś margines błędu, jakiś zapas. Jeżeli ustawiamy na przykład jakieś pozycje do wyciągania na przykład na jakiejś wystawce, no to warto byłoby zapewnić między nimi na tyle dużo miejsca, żeby wyciągając jedną pozycję nie potrącić kolejnej, prawda? To wszystko ma zastosowanie nie tylko w świecie stron internetowych i aplikacji. Już zbliżamy się do końca, ale jeszcze muszę słowo powiedzieć o bardzo ważnej sprawie, czyli o języku, o skomplikowanym, nieczytelnym języku komunikatów. To jest troszeczkę nasza wina tak naprawdę, bo my jako osoby, większość z nas jest prawdopodobnie wysoko wykształcona, wysoki kapitał intelektualny, społeczny i tak dalej. I my nie myślimy na co dzień o tym, że ktoś może być właśnie imigrantem, który nie zna języka polskiego tak idealnie jak my. Nie myślimy o tym, że dziecko albo młody nastolatek jeszcze nie ma tak dużego zasobu słownictwa, ani nie myślimy o tym, że osoba starsza może mieć trudności z rozumieniem długich, skomplikowanych komunikatów, które są zaprezentowane na przykład w formie zdań wielokrotnie złożonych. A powinniśmy o tym myśleć, bo to jest kluczowe. Istnieje cały ruch, tak zwany ruch prostego języka polskiego i upraszczania języka, który dąży do tego, żeby nawet umowy na przykład z bankami, z innymi instytucjami były pisane prostym, zrozumiałym językiem, żebyśmy po prostu ludzi nie wykluczali na podstawie tego, że nie rozumieją tak dobrze języka jak ktoś hiperwykształcony. Proste, krótkie komunikaty są zawsze lepsze i skuteczniejsze niż długie omówienia. I to nie znaczy, że musicie zubożyć swój język. Po prostu musicie go dostosować odrobinę do swoich odbiorców, żeby ostatecznie robimy wszystko dla naszych odbiorców. Więc komunikaty skierowane do nich nie są miejscem na pokazywanie własnej elokwencji, prawda? Bo to jednak komuś ma służyć.
związane także z tym prostym językiem, są problemy z komunikatami o błędach. Tutaj są okienka z prawdziwymi błędami, które mnie wyskoczyły z różnych programów. Żadne z tych okienek tak naprawdę nie mówi mi, na czym polegał błąd i nie jest w ogóle pomocne, a powinno być, prawda? Jeżeli ja wypełniam jakiś formularz w internecie, bo tutaj kolejny przykład na formularzu, to powinno być dla mnie zrozumiałe, co wpisuję w które pole, a jeżeli wpiszę coś złego, to formularz musi mnie powiadomić, co było złe i jak to naprawić, żebym nie utknęła, nie wiedząc, co ja właściwie robię. Formularze są w ogóle bardzo ważną częścią pracy w internecie, o tyle, że nawet w instytucjach, które zasadniczo nie mają jakiejś dużej obecności online, formularze zdarzają się często, bo a to chcemy przeprowadzić zapisy na jakieś warsztaty, a to chcemy zebrać na przykład propozycje jakichś nowych pozycji, czy pomysły od użytkowników i do tego zawsze stosujemy jakąś formę formularza w internecie. No a ten formularz powinien być przygotowany jednak rzetelnie, żeby osoba, niekoniecznie nawet z niepełnosprawnością, ale nawet osoba pełnosprawna była w stanie sprawnie obsłużyć formularz, a nie utknąć i nie wiedzieć, co dalej. I na sam koniec obrazy. To jest już rzecz typowo związana z internetem, ponieważ w internecie, już mówiłam, osoby niewidome korzystają z czytników ekranu, które czytają im, co jest na ekranie, i jak taki czytnik natrafi na obraz, no to przecież automatycznie nie przeczyta, co tam jest, tylko powie, że no jest jakiś obraz, ale nie mam więcej informacji. I to od nas, ludzi, którzy zamieszczają te obrazy w internecie, zależy, co czytnik dodatkowo może przeczytać osobie niewidomej. Powinniśmy zawsze tworzyć tak zwane teksty alternatywne do obrazów, które umieszczamy w internecie. Tutaj małe zastrzeżenie, do obrazów merytorycznych, bo być może po prostu dorzucamy ładne obrazki, żeby było na czym oko zawiesić, które nie są merytorycznie ważne, no to te obrazy nie powinny mieć tekstu alternatywnego. Rzeczywiście. One są tylko tłem, nie mają znaczenia tak naprawdę. Ale wiele obrazów ma znaczenie. Na przykład z tych dwóch obrazów, obraz po lewej, no to są po prostu jacyś ludzie na wystawie, którzy oglądają pracę. Czy to wymaga opisu alternatywnego, mówiącego, ile to osób, jaka praca i co dokładnie? No niekoniecznie, bo to jest prawdopodobnie jedno z wielu zdjęć obszernej fotorelacji. Więc raczej treść jakiegoś zaproszenia na wystawę czy omówienia wystawy będzie wystarczająca. Ale już zdjęcie po prawej, ono wydaje się merytoryczne, bo tutaj jest ewidentnie jakieś kluczowe wydarzenie, kluczowy punkt jakiegoś wydarzenia. Jest to chyba jakiś wywiad, ktoś z kim rozmawia, ta osoba, z którą jest rozmawiane, wydaje się ważna i istotna, więc to już chyba jest grafika merytoryczna. Ale też tego typu dywagacje, czy coś jest merytoryczne, czy tylko dekoracyjne, to jest trudna sprawa niewątpliwie i zawsze, zawsze zależy od kontekstu waszego działania. Więcej o tekstach alternatywnych, jak je tworzyć, jak to wszystko działa, w scenariuszu zajęć. Na koniec szybciutkie powtórzenie. Co było zrobione? Dowiedzieliśmy się teraz, że najbardziej kluczowe błędy w dostępności cyfrowej to są właśnie niskie kontrasty tekstu do tła, zagmatwana, nieczytelna architektura informacji, brak tego sensownego szkieletu i konspektu naszej strony internetowej czy przedsięwzięcia, małe elementy, z którymi użytkownik musi wejść w jakąś interakcję. Bardzo dużym problemem jest zbyt skomplikowany język, często zbyt elokwentny, zbyt trudny dla odbiorcy. Problematyczne komunikaty o błędach i niejasne formularze. No a na koniec brak alternatyw tekstowych do zdjęć. Rozmawialiśmy dzisiaj też o tym, czym jest dostępność. To wszystko pamiętamy, mam nadzieję. Więcej informacji zarówno o tych ustawach, nad którymi tylko tak leciutko przemknęłam, jak i na temat wszystkich innych rzeczy, znajdziecie Państwo w naszym scenariuszu. Scenariusz zaraz wkleję też na czacie, żeby tutaj był dla wszystkich. Łatwo dostępny link. Teraz mamy chyba jeszcze kilka minutek dosłownie na pytania. Jak mi się wydaje.
Jeżeli są jakieś pytania, to zapraszam na czacie do ich zadania teraz. Ops, zaraz zobaczymy. O, mamy jakieś pytanie. Pytanie pierwsze chyba nie do końca do mnie. Nie wiem, czy społed może zorganizować szersze szkolenie. Ojej, ja zawsze chętnie, ale wiecie. Jakie kolory powinny przeważać na stronie internetowej? To jest świetne pytanie. Nie ma zasady konkretnie z kolorami. Nie, takiej, że te są dobre, te są złe. Muszą zapewniać odpowiedni poziom kontrastu. Czyli minimum wskaźnik 4,5 obliczony za pomocą tak zwanego kalkulatora kontrastu. Można wyszukać w internecie albo użyć linka z tej prezentacji, albo linka, który jest też w scenariuszu. Ogólnie powiem, że lepszy kontrast zwykle daje połączenie na przykład białego z zimnym kolorem niż białego z ciepłym kolorem. Okay? Zwykle zimne kolory dają po prostu wyższy kontrast, więc jest wtedy łatwiej. Ale to nie znaczy, że nie da się skomponować skontrastowanego widoku, który zawiera kolor pomarańczowy, bo da się, po prostu będzie to nieco ciemniejszy pomarańczowy niż możecie sobie wyobrażać. Dobra? Dobra. Jak najskuteczniej zaplanować dostosowanie strony? O Jezu. Najpierw dobrze by było przy planowaniu dostępności, dobrze by było najpierw zrobić taki audyt dostępności strony i określić, co jest największym błędem, bo jest szansa, że tych błędów będzie sporo, jeżeli strona nie była projektowana uniwersalnie z myślą o dostępności, no i wtedy musimy sobie spriorytetyzować, które elementy będą najłatwiejsze i najtańsze do modyfikacji, a dadzą największy zysk. I te elementy robimy w pierwszej kolejności. Dorota, przepraszam, tak ci wejdę w słowo, już mamy dosłownie kilka tak, minut do końca. Tak, jeszcze takie jedno tutaj ważne pytanie, wydaje mi się pojawiło o opis alternatywny, to znaczy to właściwie nie jest pytanie, tylko komentarz, ale że powinien on przedstawiać to, co widać, a nie co się dzieje, więc oba powinny być opisane. Jakbyś mogła jeszcze w dwóch słowach już mówię. Jak to... Słuchajcie, niekoniecznie oba zdjęcia powinny być opisane, ponieważ zależy to od kontekstu. Całkowicie zależy od kontekstu. Jeżeli kontekst jest taki, mamy długi artykuł będący relacją i recenzją z wystawy. W tym artykule znajduje się zdjęcie kluczowe, na przykład przecinania wstęgi przez burmistrza i wywiadu z głównym artystą, to są na pewno zdjęcia najbardziej kluczowe do opisu. Ale jeżeli pod tymi zdjęciami znajduje się galeryjka 40 zdjęć, gdzie wszystkie te zdjęcia przedstawiają tłum ludzi oglądający pracę X, pracę Y, pracę Z, no to wtedy nie ma żadnego sensu pisać opisy alternatywne do każdego z 40 prawie że identycznych zdjęć, bo osoba niewidoma usłyszy opisy po kolei. Tłum osób oglądający pracę X, tłum osób oglądający pracę Y, tłum osób oglądający pracę Z. I to osobie niewidomej absolutnie nie daje dodatkowej informacji. Pamiętajcie, osoba niewidoma jest bombardowana olbrzymią ilością tekstu, który ten czytnik cały czas jej czyta, więc należy jakby dosyć skondensować te informacje, które chcemy jej przekazać i ograniczać się do tych naprawdę ważnych, a nie na siłę opisywać każde zdjęcie i tworzyć opisy w rodzaju, no właśnie, tłum ludzi 1, tłum ludzi 74. To jest ważne. Zawsze myślicie o kontekście i o tym, jak się czuje ta druga osoba, która nie widzi i nie może szybko przeskanować z wzrokiem, tylko jej się po kolei systematycznie wszystko odczyta. Dziękuję bardzo. Myślę, że to tym pytaniem i odpowiedzią na nie zamkniemy nasze spotkanie. Bardzo, bardzo dziękuję Państwu za udział, za aktywność i za pozytywne słowa, które piszecie na czacie. Dziękuję Ci bardzo, Doroto, również za przedstawienie, przybliżenie nam w tym ekspresowym czasie najważniejszych zagadnień dostępności cyfrowej. Dziękujemy bardzo również za Panu tłumaczowi za tłumaczenie migowe. I chciałam jeszcze dwa słowa powiedzieć. Tak, po pierwsze wyświetlę jeszcze na ekranie naszą stronę metodaspoetkurs.pl. Zapraszam do eksplorowania tego.
co tam jest umieszczone. Zapraszam do odwiedzenia scenariusza przygotowanego przez Dorotę o dostępności cyfrowej. Tam jest naprawdę bardzo, bardzo szczegółowo też rozpisane wszystkie te zagadnienia. I jeszcze na jedną rzecz chciałam zaprosić, a właściwie zapowiedzieć pewien projekt, który będziemy realizować niedługo, i do tego w tym celu udostępnię, a nie mogę udostępnić niestety ekranu. To nie udostępnię ekranu, ale wrzucę link na czacie. W najbliższym czasie rozpoczynamy projekt Spółdzielnia Otwartej Edukacji dla nauczycieli i nauczycielek z Polski i Ukrainy. To będzie projekt, w którym będziemy chciały współpracować właśnie z nauczycielami, którzy przybyli z Ukrainy i uczą w polskich szkołach razem z polskimi nauczycielami, uczą dzieci przybyłe z Ukrainy i często też w klasach wielokulturowych, w klasach, w których dzieci z Ukrainy i z Polski uczą się razem. Będzie to projekt, który będzie polegał na tworzeniu materiałów edukacyjnych właśnie do takiej edukacji. Mówię o tym też dlatego, że wiem, że w bibliotekach też często współpracujecie Państwo z osobami z Ukrainy i jeśli jakieś kontakty, czy jeśli mielibyście jakieś pomysły odnośnie tego, w jaki sposób też wejść do współpracy, powiększyć tą naszą spowodową społeczność, to jak najbardziej zapraszamy do kontaktu. I jeśli chodzi o dostępność, to myślę, że w tym projekcie bardzo ważne będzie to, o czym Dorota mówiłaś odnośnie tego języka prostego. Myślę, że to jest coś... To jest teraz kluczowa sprawa, słuchajcie, odkąd mamy tak dużą imigrację osób z Ukrainy. To jest jedna z najważniejszych obecnie spraw do rozwiązania. Tak, więc ten temat i praktyka tego właśnie na pewno z nami zostanie. Bardzo dziękuję i kończymy nasze spotkanie. Dobrego dziękuję, dnia. Dziękuję ślicznie Państwu za uwagę. Wszystkiego dobrego.